Cześć, witajcie! Ja jestem Olivier LL, a w dzisiejszym odcinku będzie Za kim stoisz, man? To jest taki facet, że przy jego gadce każdy złoczyńca wymięka. A jeżeli złoczyńca się nie podda, to tutaj ma katanę na klacie. Zapraszam na animację. Znowu te wybory na superbohatera miesiąca. Ale mnie kulanka bolą. A dopiero 40 na karku. Jeszcze 15 minut do wyborów. To ja sobie odpocznę. Kurczę, obym zdążył na te wybory. Za kim stoisz? O co ci chodzi? Za kim stoisz? Jesteś z konkurencji? Jakiej konkurencji? Ja jestem za prezydentem miasta. O, czyli nie jesteś z prawilnej dzielni. Już po tobie. Dobra, zgubiłem ją. Czas wracać na wybory. No ile tak można czekać? Już tu 2 godziny siedzimy. Kiedy ten przyjdzie, superbohater miesiąca? Proszę zachować spokój. No kiedy on przyjdzie? Łe, łe, łe! Proszę zachować spokój. O, żałuję, że tu przeszedłem. No masz rację. No nie wierzę, my już tutaj tak 2 godziny siedzimy. Proszę zachować spokój. Dobra, dobra, już jestem, już jestem, już jestem. Zapraszam na scenę. Dobra, jestem. A więc ogłaszam wszystkim wam tutaj zebranym, że bohaterem miesiąca został. Uwaga, uwaga! Uwaga, uwaga! Proszę powiedzieć do mikrofonu. Ja jestem ja, zwę się, za kim stoisz, man. A propos, za kim stoisz, to muszę zejść na dół i sprawdzić, czy tutaj nie ma żadnej konkurencji. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, mogę się pana coś spytać? No, no dajesz, dajesz. Za kim stoisz? Ła! Proszę, zlituj się nade mną! Ja nie jestem z konkurencji! Dobrze wiedzieć. A ty jesteś z konkurencji? No gadaj! Gadaj, 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 gadaj! Bo jak nie wie, bo jak nie wiesz, to ja też nie wiem. A ty, kamerzysta, jesteś z konkurencji? Jesteś? No, no! Widzę, że jesteś z konkurencji, no!